Czuję się teraz bardzo dobrze, wiadomo, też liczę na to, że w tych kolejnych dniach, zwłaszcza co będziemy w Katarze 13 do tego 16, będziemy mieć czas, wiadomo, na złapanie tej świeżości. Przetrwaliśmy bardzo ciężko ten okres, zwłaszcza w Pruszkowie przed świętami, gdzie byliśmy od wtorku do wtorku, trenowaliśmy bardzo ciężko. Rozmawiamy już mniej więcej o naszych przeciwnikach w grupie, ale to nie są jakieś takie, wiadomo, rozmowy już taktyczne. To jest bardziej rozmowa czy przy kawie, czy przy obiedzie. Jedzie, tak, tak. Na razie wiadomo, mamy ten turniej w Hiszpanii, a czas na koncentrację i omawianie szczegółowych jakby zagrań taktycznych co do meczu z Niemcami, to przyjdzie czas. I na razie ten Bigler nic nie wspomina o tym meczu. Jedyne co ja przeczytałem akurat tam w jednym z wywiadów trenera, że zrobi wszystko, żeby wygrać po raz trzeci z Niemcami, a my zawodnicy również.